Kiedyś usłyszałam, złość jest kluczem do odkrycia swojego życiowego powołania. Pracując ponad 15 lat nad urodą oraz wizerunkiem kobiet i mężczyzn, prowadząc rozmowy, spotkania, zaczęłam dostrzegać, jak wielkie i głębokie kompleksy posiadamy, jak bardzo jesteśmy sterowani z zewnątrz trendami, modą, opiniami i uwagami innych ludzi. Jak mało czasu i zrozumienia poświęcamy sobie. Poczułam wtedy, iż warto z tym coś zrobić, dokonać zmiany w świadomości ludzi dookoła mnie. Warto wzmocnić ten wewnętrzny głos i skierować nas do wnętrza, do serca, do duszy. Zapraszam Was, abyście potowarzyszyli mi w tej drodze tworzenia i rozumienia jedności. Agnieszka Tomczuk, Jedność jest siłą. Co ta druga płeć przeciwna, co ona tam w sobie ukrywa, czym oni się różnią, dlaczego te dziewczynki są inne, dlaczego ci chłopcy są inni, czym my się różnimy. Tutaj jest też całe podłoże właśnie tej seksualności, edukacji seksualnej, w jakiej jesteśmy wychowywani, ponieważ to również będzie rzutowało na nasze relacje właśnie seksualne, głównie z partnerem, tak? Ta nasza świadomość naszego ciała, świadomość ciała płci przeciwnej, będzie bardzo mocno determinowała to, jak my będziemy się czuli we własnym ciele. W jaki sposób to eksplorowaliśmy, w jaki sposób to poznawaliśmy, to będzie bardzo mocno wpływało na to, jak ta relacja będzie wyglądała z naszym partnerem. I właśnie mówiłam już wcześniej, wspomniałam, że wszystkie osoby, zwłaszcza partner, właściwie wszystkie sytuacje, które się dzieją, są takim odbiciem nas. Czego tak naprawdę albo nam brakuje, właściwie to nic nam nie brakuje, tylko właśnie co jest w nas do uzdrowienia, nawet nie do naprawienia, do odkrycia. O, do odkrycia, to jest fajne słowo, bo to nie jest nic negatywnego. I właśnie w momencie, kiedy zaczniemy przypatrywać się właśnie w tych relacjach z innymi ludźmi, bo nie chciałabym dzisiaj się skupić tylko na relacji z partnerem, ale generalnie na relacjach, ponieważ i że Cię nie opuszczę aż do śmierci, tak? Od razu nam się to tak nasuwa, że to dotyczy partnera, ale tak naprawdę my tworzymy różnego rodzaju relacje. To nie jest tylko relacja partnerska. I kiedy właśnie podejdziemy do tego w ten sposób, że każda osoba, z którą ja mam styczność, z którą mam relację, wszystko to, co ona we mnie wyzwala, no to tak się mówi, ona to we mnie wyzwala. Co tak naprawdę we mnie wyzwala? Warto jest właśnie zadać sobie pytanie, jaka to jest emocja, co się we mnie pojawia, czy pojawia się we mnie złość, czy pojawia się już we mnie agresja, czy pojawia się we mnie bunt, czy jakaś irytacja, czy pojawia się we mnie radość, tak? Dlaczego ta radość się pojawia? I zadając sobie te pytania, zaczynamy coraz bardziej rozumieć siebie i to, kim jesteśmy. I tylko wtedy możemy zobaczyć, kto jest tak naprawdę po tej drugiej stronie lustra. Ponieważ my tak naprawdę do końca nie wiemy, kim jesteśmy. Nie wiemy, jak wyglądamy. Jesteśmy tylko odbiciem tego, jak widzą nas inni, tak? I możemy zobaczyć się w odbiciu lustra, które nie jest idealne. I na pewno wy, tak jak ja, możecie przyłapać się na tym, że w każdym lustrze wyglądam jakoś inaczej. W zależności od światła, w zależności od lustra, jestem jakaś inna. Więc ja wiem, że to, co widzę, jest tylko odbiciem. Ale to tak naprawdę, jaka jestem, wypływa gdzieś ze mnie, ze środka. I inne osoby, tak jak lustro, pokazują mi to wewnętrznie, jaka jestem. No i dlatego właśnie wszystko to, co widzę u innych osób i co wywołuje pewnego rodzaju emocje we mnie, są dla mnie wskazówką, aha, czyli taka jestem. To jest we mnie do odkrycia. To powinnam sobie tutaj poznać. Oczywiście nie namawiam Was teraz do tego, żebyście mieli obsesję i żebyście teraz przy każdym spotkaniu, jak tacy właśnie maniacy, takie osoby, które są tak, jak to się mówi, jak ktoś jest tak bardzo nakręcony, fanatyk, o właśnie, fanatycy, że już teraz nic innego nie będziecie robić, tylko będziecie analizować wszystkie relacje i emocje. Ale wiecie, co chodzi mi o te emocje, które pojawiają się w nas i one wywołują w nas pewien taki właśnie dyskomfort. Że na przykład wciąż trafiają się takie same sytuacje. Przypadkowo, tak?
wciąż poznaję takie same osoby. Na przykład wciąż trafiam na takiego samego partnera. Ja zawsze trafiam na takich samych partnerów. Cały czas trafiam na partnerów, którzy, nie wiem, boją się miłości. A może to tak naprawdę ja boję się miłości. Trafiam na partnerów, którzy boją się bliskości. Może tak naprawdę to ja boję się tej bliskości. Może mi tej bliskości brakuje najbardziej. A może trafiam cały czas na takie sytuacje, które powodują, że coś mnie kusi z zewnątrz, żeby pójść na bok. No właśnie, co mnie kusi tak naprawdę? Co powoduje, że ta pokusa jest? Może warto się temu przyjrzeć. Hormony czasami nas potrafią bardzo, bardzo mocno okupiać, tak? Pytanie, czy ja chcę, czy ja pozwolę temu mną zawładnąć? Czy to ja będę miała nad tym kontrolę? Kto jest szefem moich myśli? Kto jest szefem mojej głowy? Kto jest szefem tych budzących się hormonów? Dyrektor generalny. Dyrektor generalny. Oczywiście. Wszystko jest tylko odbiciem. To wszystko dzieje się po to, żeby coś nam pokazać. Jeżeli pojawił się ten guz, on pojawił się po to, żeby mi coś pokazać. No przecież nie mojemu mężowi. Mi. I wszystko to, co się dzieje, jest po to, żebyśmy my coś w sobie zobaczyli. Jeżeli wciąż mam jakiś konflikt z osobami, z którymi współpracuję, z jakiego powodu jest ten konflikt? Może ja mam jakieś oczekiwania, a mam o tym za chwilę, o oczekiwaniach. Może warto to właśnie prześledzić. Jeżeli coś nam nie leży, jeżeli coś wciąż nas gryzie, że kurde, co chwilę wchodzę jakby wchodzę do tej samej rzeki, albo nie wiem, wchodzę w tą samą kałużę, to z jakiegoś powodu w to wchodzę. I właśnie o tych sytuacjach mówię, że te sytuacje warto jest zbadać i nad nimi się zastanowić, ale spojrzeć na siebie, właśnie zdiagnozować w sobie, nie wyszukiwać w innych, bo to nie jest w ogóle dobry trop. Często jest, że my szukamy gdzieś zupełnie w innym miejscu, nie zastanawiamy się, gdzie tak naprawdę leży ta przyczyna, ten powód, tylko szukamy gdzieś zupełnie z innej strony. To jest totalnie nielogiczne, w ogóle bez sensu. Więc wszystkie relacje zaczynają się od nas samych, zaczynają się w nas i to właśnie w nas jest początek wszystkich relacji i mamy wszystkie odpowiedzi na wszystkie relacje. I tak naprawdę musimy zdać sobie sprawę z tego, że wchodząc w relacje, już tutaj jakby skłonię się w kierunku relacji damsko-męskich, bardzo istotnym elementem jest, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że tak naprawdę wchodząc w związek z kimś, to wchodzimy, można powiedzieć, z takimi czterema, nawet pięcioma istotami, albo nawet sześcioma. Bo tak naprawdę każdy z nas ma wewnątrz siebie, i to pewnie wiecie z psychologii, ma wewnętrzne dziecko. I mamy takie zranione wewnętrzne dziecko i takie zdrowe wewnętrzne dziecko. I ten partner również ma właśnie to wewnętrzne dziecko. To zranione i to zdrowe. Ale też każdy z nas ma w sobie esencję męską i esencję kobiecą. I tutaj nie chodzi o to, że jesteśmy kobietą, to mamy tylko esencję kobiecą. Każdy z nas i mężczyźni również posiadają esencję kobiecą i esencję męską. I każdy z nas ma w sobie tą esencję męską i kobiecą, dojrzałą i niedojrzałą. Więc tak naprawdę to mamy tutaj do czynienia z sześcioma elementami. I teraz jak poskładać tą całą układankę, no to nie jest, to wydaje się skomplikowane, ale jest bardzo proste i do zrobienia. No podoba mi się to słowo, do zrobienia. Warto zdać sobie z tego sprawę, właśnie czym jest to wewnętrzne dziecko. To wewnętrzne dziecko to jest właśnie, to jest ta tajemnica, to jest ta zabawa, to jest ten fajna emocja, to jest ta ciekawość, to jest to życie, żywotność. My tego pragniemy, my tego chcemy. Gdzieś w sobie to przejawiamy, ale właśnie ta niedojrzała część nas zabrania nam, no bo nie wypada. Nawet kiedy patrzę się na matki z dziećmi i często widzę, jak dziewczynki na przykład, czy tam chłopcy, siedzimy w kawiarni, tak jesteśmy na lodach i ten chłopiec, ta dziewczynka po jakimś czasie po prostu chodzi po całej tej kawiarni, gdzieś później kładzie się na jakichś tam sofach, tak? Na tych siedzeniach. Co robi mama? Mama przeżywa. No przestań, nie wypada, nie wolno, tak, nie rób tak, by usiąść prosto, tak? A sama tak naprawdę wewnętrznie pragnęłaby zrobić to samo.
biegać po tej kawiarni, położyć się w ogóle, bo tak jest najwygodniej, tak? A dać sobie te nogi pod tyłek, tak? Złożyć, skrzyżować nogi, tak? My pragniemy tego, gdzieś wewnątrz nas jest cały czas to dziecko, które pragnie się pokazać. I właśnie w momencie, kiedy my pozwolimy temu dziecku dojść do głosu, to wówczas w nas pojawi się mnóstwo kreatywności. Nagle, nie wiadomo skąd. I będziemy mieli świetne pomysły. Na to trzeba się otworzyć. Trzeba to trochę właśnie pouwalniać, pouzdrawiać. Natomiast ta esencja kobieca i męska. I tutaj bym się skłoniła trochę do naszej biologii, do naszych narządów. Gdzie szukać esencji kobiecej? Esencja kobieca, tak jak nasze narządy, jest schowana w nas wewnątrz, tak? Nas biologia stworzyła tak, że my nasze narządy mamy wewnątrz, mamy schowane. Cała macica, szyjka macicy, nasze miejsca, ten cały punkt G, on jest tak mocno w ogóle rozbudowany. To wszystko jest wewnątrz nas. I właśnie kobiecość to jest ta tajemnica, to jest ten sekret, to jest to wnętrze, które jest pełne i ono wie, czego ono chce, ono czuje. Z niego wypływa, to jest głębokie zaufanie do tego, co tam wewnątrz jest. To jest głębokie połączenie z naturą, głębokie połączenie z ziemią, z drzewami, z wodą, z wiatrem. To jest czucie tego wszystkiego, co jest dookoła nas. Otwarcie się na odczuwanie. W momencie, kiedy zakładamy buty, kiedy stajemy na betonie, odcinamy się od tego. I często właśnie ta nasza kobieca esencja niestety jest od podstaw już wyrąbana, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu wycięta, wykarczowana, zachwiana. Dokładnie, dlatego że nie mamy z tym kontaktu. Jak czujecie się, kiedy idziecie do lasu? Jak czujecie się, kiedy chodzicie boso po rosie? Ja czasami mam ochotę płakać ze szczęścia, kiedy chodzę boso po trawie, na której jest rosa. To są uczucia, które dają taką potężną energię, o której nawet ciężko jest opowiadać, mówić, bo to jest coś niesamowitego. Energia, która powoduje, że następuje ten niesamowity przepływ, ta moc, którą zaczynamy czuć. Dlatego polecam Wam jak najwięcej mieć kontaktu z naturą. Wtedy będziecie odnajdywać w sobie jak najwięcej tej esencji kobiecej. Ta esencja kobieca, zdrowa esencja kobieca, ona nie będzie potrzebowała poklasku z zewnątrz. To nie będzie tak, że ja nie wyjdę bez makijażu, wynieść śmieci, zrobić zakupy, tak? Nie, ja muszę się wystroić, ja muszę się ubrać, że ja idę do sklepu na zakupy, ja muszę być po prostu na tip-top, po prostu wzorowa. Ciągła kontrola. Ciągła kontrola, oczywiście, ale to już jest aspekt męski niezdrowy, ale to o tym za chwilkę. I jeśli chodzi o tą esencję kobiecą, właśnie taką niezdrową, ona wciąż konkuruje, ona wciąż się gdzieś porównuje, ona cały czas patrzy i widzi ładniejsze, piękniejsze, bardziej atrakcyjne i umniejsza siebie i odbiera sama sobie moc, porównując się z innymi. Okej, to teraz trochę o esencji męskiej. Esencja męska, no to narządy męskie, to jest to, co jest na zewnątrz. Narządy męskie są skoncentrowane na cel. One pokazują, tu jestem, tak? Tam jest ta siła, tam jest ta władza. To jest ta esencja męska. Ja mam aż ciarki, słuchajcie, jak o tym myślę. Esencja męska to jest ta mądrość. To jest to właśnie też głębokie zaufanie. Głębokie zaufanie w to, że okej, tam coś może być. W tej mojej intuicji coś może być. Ta zdrowa esencja męska powie, okej, jeżeli ja czuję, to jest dobrze, tak? Niezdrowa esencja męska powie, nie, ja nie ufam intuicji, ja muszę tutaj mieć dowody, ja muszę mieć fakty, ja muszę mieć konkrety, tak? Tutaj realne stąpanie po ziemi. To jest to, co tworzy się w dzisiejszym świecie, co widzimy w tak dużej ilości. To jest ta konkurencja, ciągłe konkurowanie, ciągłe chcenie bycia na pierwszym miejscu. Ja muszę być najlepszy, najlepsza. Ja tutaj będę szefem, szefową, tak? Pokazywanie ciągle tej swojej władzy, to jest właśnie to, ja muszę pokazać na zewnątrz, tak? Muszę pokazać, kim ja jestem. Kiedy ta esencja męska się zaczyna coraz bardziej dojrzewać, ozdrawiać, kiedy zaczyna być w pełni, to my już nic nikomu nie musimy udowadniać.
My wiemy, co my sobą przedstawiamy, my wiemy, kim jesteśmy. My wiemy, jakie my mamy możliwości, jakie mamy kompetencje, my wiemy, co sobą przedstawiamy. Ja nic nikomu nie muszę udowadniać. Ja jestem. I to wystarczy. I teraz, jak to wszystko ze sobą zharmonizować i zbalansować po to, żeby właśnie te dwie połówki, nie połówki, dwie całości, dwie pełnie, żeby się przyciągały do siebie. Bo nie istnieje nic takiego, jak że szukamy połówki, my jesteśmy w pełni, my jesteśmy pełnią, każdy z nas jest pełnią. Przychodzimy tutaj jak pełnia, tylko po prostu świat jest tak skonstruowany, żeby było ciekawie, że wszystko na po drodze komplikują i że właśnie my tego poszukujemy, my sobie to odkrywamy. Ale to jest właśnie piękne, że każdy z nas ma inną drogę w odkrywaniu tego i każdy z nas odczuwa to zupełnie inaczej. Dlatego doświadczenia każdego z Was będą zupełnie inne. Ale gwarantuję Wam, że jak spotkacie tą pełnię, jak spotka się pełnia z pełnią, no to już mamy do czynienia z ekstazą, tak? No i właśnie to wszystko jest energia, ponieważ nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Moglibyście sobie teraz na przykład pocierać ręką o rękę, tak? Zrobić tak. Ale musicie to robić w bardzo szybkim tempie, rytmicznie. I robić sobie to przez około, nie wiem, kilkadziesiąt sekund, tak? Pocieramy, pocieramy, pocieramy mocno. Pocieramy jeszcze, 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 jeszcze. Niech tam się wytworzy jakaś energia. Okej, okay. Jak teraz sobie rozłożycie ręce, zrobicie taki dystans, kilka centymetrów, co czujecie w środku? Drgania. To można nawet rozszerzać i zmniejszać. Dokładnie tak samo jest, tak? Wyczuwamy tą energię. Nawet jeżeli ja bym sobie, nie wiem, wsadziła rękę pomiędzy wasze ręce, czuła to, co się tam zadziało pomiędzy rękami. Dlatego kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, gdzie na przykład ktoś się pokłócił, tak? Mówi się. Coś wisi w powietrzu, tak? O Boże, on się chyba pokłócił. Ale to się czuje, prawda? Czujemy tą energię. I teraz, jeżeli ja chodzę z taką energią cały czas, no to przecież ode mnie też to czuć. Tego nie widać, ale to czuć. Jeżeli ja wciąż jestem w konflikcie z sobą samą, z sobą samym, i dopóki tego konfliktu nie rozwiążę, czasami podpowiada już mi to ciało, bo już nie wytrzymuję tego konfliktu w głowie, przerzuca na ciało, tak? Tak działa totalna biologia. To tutaj Marta wszystko wyjaśniła i będzie pewnie mówić dalej. Jest to po to, żeby nam to pokazać, żebyśmy to zauważyli, że ej, ty jesteś w ciągłym konflikcie z sobą samym. Z sobą samym. To wszystko jest energia, my ją cały czas nosimy ze sobą. Więc jeżeli chcemy mieć inną jakość życia i tworzyć inne relacje, to właśnie warto zastanowić się, jaką energię dajemy, tworzymy, co z nas emanuje. I właśnie jak to zbalansować, jak to zrównoważyć? Przede wszystkim balans i równowaga to jest właśnie zastanowienie się, to jest zrozumienie, przede wszystkim zrozumienie właśnie czym jest we mnie ta esencja kobieca, esencja męska, czym jest to wewnętrzne dziecko i nadawanie temu wszystkiemu wartości. Czyli nie robimy nic po łebkach, tylko zastanawiamy się, jak tak naprawdę to wszystko manifestuje się w moim życiu. Czyli w jaki sposób ja pielęgnuję tą moją wewnętrzną kobietę? Czy ja w ogóle mam styczność z naturą? Czy od ostatniego roku czasu siedzę cały czas tylko w murach, w budynkach i jestem w negatywnej energii, bo cały czas czuję, jak wchodzę do tego biura, po prostu czuję, że tam topór wojenny wisi po prostu już nawet nie w powietrzu, tylko on wisi po prostu nad głową każdego. Takie rzeczy słyszę od ludzi dookoła, że oni non-stop funkcjonują w takiej atmosferze i w ogóle nie łapią żadnej równowagi, nie mają w ogóle żadnego kontaktu z naturą. Wyjdź na dwór, pochodź po trawie, przytul się do drzewa, poleż na trawie, na piasku, cokolwiek. Wyjedź na jakieś krótkie wakacje z sobą samą. Nie z dziećmi, z gotowaniem i w ogóle, że po prostu robię dokładnie to samo, co w domu. Tylko właśnie, jakiś relaks, to może być nieraz jeden dzień. I to wystarczy, żeby naładować akumulatory. Bo nasza energia, niestety,
ona się wyczerpuje i tak jak nieraz to czujecie, tak jakby ktoś z was wyssał po prostu. Ostatnio na spotkaniu fajnie, jakby ktoś odłączył prąd. Nie wiem, kto to powiedział, przynajmniej na momenty. Ty tak powiedziałeś? Jakby ktoś odłączył prąd. To jest coś takiego. Musimy znów ten prąd włączyć, podładować się. Tylko to wy odnajdziecie odpowiedź, co mnie ładuje. I co powoduje, że właśnie ja ten balans złapię. I teraz właśnie, czy ja spowodowałam w swoim życiu, że w moim wnętrzu jest tylko esencja męska. Że ja jestem po prostu mężczyzną w kobiecym ciele. Bo jestem skoncentrowana na działaniu. Bo idę do celu. Bo jestem sfokusowana. Bo już nie czuję żadnych relacji. Ja nie czuję nic od innych ludzi. Ja nie czuję nawet nic od mojego partnera. Bo ja jestem tak sfokusowana na tym, żeby iść, bo kariera jest dla mnie najważniejsza. Jak widzę takie kobiety, powiem wam szczerze, że aż po prostu w środku coś we mnie po prostu wrzeszczało. Kobieto, obudź się. Co ty robisz z własnym życiem? Wiem, bo sama byłam w takim etapie życia, gdzie nic się innego nie liczyło, tylko po prostu fokus kariera. I w pewnym momencie, kiedy dochodzicie do takiego punktu, że ja już nic nie czuję, to zaczynacie pragnąć właśnie złapania tej równowagi i zaczynacie myśleć sobie, nie, to coś jest nie tak. Ja chcę na nowo być tą kobietą, mieć to zbalansowane. Ale mężczyźni mają podobnie. Bo też często jest tak, że mają rodzinę, mają żonę, dzieci, ale nie czują połączenia z rodziną. Oni mogą całymi dniami przesiadywać w pracy. Oni też mają zaburzoną tą esencję kobiecą. Tak mocno ładują tą swoją męską esencję, ale tą niezdrową, tą właśnie konkurującą wciąż, tą chcącą być na pierwszym miejscu, że nie czują w ogóle tego, że mają rodzinę. I że pragnęli tak bardzo tej relacji, że ta miłość tak dużo im daje w życiu. Tworzą związek dwie osobne istoty. Ja często mówię do mojego męża, ty jesteś osobnym bytem. Jak on się do mnie pyta, się mnie, co ty sądzisz o tym? Jesteś osobnym bytem, decyduj o swoim życiu. Śmiejemy się, ale dużo jest w tym prawdy. Że to wszystko my kreujemy. Ja mówię, wiesz co, okej, ja jestem z tobą kilka godzin, może w ciągu dnia, ale ty jesteś ze sobą 24 godziny na dobę. Ja ci nie będę mówiła, co masz robić. Miłość będzie się manifestowała tylko wtedy, kiedy będzie tam wolność, kiedy będzie tam przestrzeń. Jak ja czuję wolność, jak ja czuję przestrzeń, jak ty czujesz wolność, jak ty czujesz przestrzeń, to co czujesz? Więcej miłości. Od razu czujemy, że po prostu ta miłość w nas buzuje. Kiedy są ograniczenia, kiedy jest kontrakt małżeński. Umowa, tak. Ja mówię, że to jest umowa. Mówi się tak, że początkiem zdrady jest małżeństwo, ale w tym jest bardzo dużo prawdy. Bo to jest bardzo mocny schemat w umyśle, gdzie jesteś mój, jesteś moja, mój mąż, moje dzieci, moja przyjaciółka, mój dom, mój samochód, wszystko moje. Ile razy używamy tego słowa? Ile razy używamy tego stwierdzenia? Poćwiczcie sobie w swoim własnym umyśle taką ideę, że to nie jest mój mąż. To nie są moje dzieci. Jedynie ja jestem swoją własnością, tak? Mogę decydować sama o sobie. Może przez chwilę ponoszę odpowiedzialność za moje dzieci, opiekuję się nimi, gdyż zostało mi to dane, tak? Bo tak jest skonstruowana natura, że często dziecko do któregoś tam roku życia wychowujemy, różnie to bywa, bo dzieci nieraz szybko wyjeżdżają, nie wiem, do szkoły, uczą się poza miastem, więc nie mamy już na nich takiego wpływu. Ale tak naprawdę to dziecko nie jest nasze. Ten mąż nie jest nasz. W każdej chwili to może się zmienić, tak? Wiele kobiet zna to nawet z własnego doświadczenia i mężczyzn również. Związek może się skończyć o tak. Tak jak został zawarty, tak może zostać skończony. Warto jest sobie stworzyć taką ideę w swoim własnym umyśle. Ja zaczęłam to robić właśnie w momencie, kiedy zaczęłam rozumieć, czym w ogóle jest prawdziwa relacja, że w momencie, kiedy ja zaczęłam sama sobie zadawać pytanie, rano, budząc się obok tego mężczyzny, czy ja cię dzisiaj wybieram? No tak, wybieram cię. I to jest fajne uczucie, że ja go dzisiaj wybrałam. I często się go pytam, ty mnie dzisiaj wybrałeś? Tak, wybrałam cię. Nieraz on wstaje, ja już robię kawę, mówi, co, wybrałaś mnie dzisiaj?
cudowne, kiedy my na świeżo, na nowo, każdego dnia wiemy, że my siebie wybieramy. Czasami przez tydzień czasu nie pada to pytanie, nie pada to stwierdzenie, a czasami to znów wraca, ale jedno jest pewne. Nikt z nas nie jest pewny na 100% i do końca, że jutro będziemy dalej ze sobą. Nigdy nie wiemy, co będzie. Otwarcie się na tą przestrzeń daje tak niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Nie wiem, to głupio zabrzmi, ale to daje takie poczucie bezpieczeństwa, kiedy ja wyzwalam się z tego, że ja muszę mieć kontrolę. Ja nie muszę go kontrolować. Ja nie muszę kontrolować swoich dzieci. Ja nie muszę kontrolować wszystkich relacji dookoła. Niech to się po prostu dzieje, niech to płynie. Zaczynam być wolna i zaczynam czuć tą przestrzeń miłości. I wszystkie relacje się zaczynają zupełnie inaczej układać. Bo ja nic nie narzucam sobą. Bo ja nie mam oczekiwań. Właśnie ta cała energia, która tworzy się w naszej głowie, to są te oczekiwania. Bo ja tak oczekuję, że mój mąż, jak ja przyjdę do domu, to że tam będzie posprzątane. No ale ja mu nic nie powiedziałam, wychodząc z domu, nie? Okej, przychodzę, nie jest posprzątane, jestem zła. Nie posprzątałeś. No ale nic nie mówiłaś. Ja myślałam, że ty się domyślisz. Standardowa dyskusja w domu. Albo współpracujemy ze sobą, tak? Dzwonię i pytam się, nie? Słuchaj, przecież to miało być zrobione. Jak miało być zrobione? Ale to ty miałaś zrobić. Nie, ty miałaś to zrobić. I już kłótnia gotowa, tak? Brak komunikacji to jest pierwsze. Nie komunikujemy się ze sobą jasnymi komunikatami. Mamy w swojej głowie stworzoną wizję i później ta wizja, jak takie pendolino, pędzi po prostu przez cały wszechświat. I dodajemy do tego całe różne, no tak, on nie posprzątał, bo jest taki, siaki, owaki, bo to i wszystkie sytuacje z całego życia zbieramy i generalnie jesteś beznadziejny do niczego i w ogóle ja chyba nie chcę już z tobą więcej być. Tak pendolino poszło, nie? A ja tak miałam. Nie wiem, u mnie szło bardzo, bardzo daleko i już właśnie zawsze był rodu. Tak. Dzisiaj już wiem. To była taka projekcja mojego umysłu i to jest tak niesamowite, jak te wszystkie myśli potrafią, tak uwielbiają się przyklejać później, nie? Że po prostu jak już pomyślisz jedną negatywną rzecz, to za chwilę od razu ci umysł podsuwa. W zeszłym tygodniu tego nie zrobił, a 2 tygodnie temu tego nie zrobił. I zaczynasz sobie to przypominać i po prostu już budujesz taką po prostu całą. Taki mur. Tak. Tak. I nagle mówimy, no nie udała się ta relacja. Po czym wchodzimy w kolejną i po 2, 3 latach, 4 latach, 5 latach, dokładnie to samo. Później wchodzimy w kolejny związek i po 2, 3, 4 latach znów to samo. I wchodzimy w kolejny związek i po 2, 3, 4, 5 latach znów to samo. Aż w końcu za którymś razem... 70 plus i refleksja. Gdzie tu jest problem? Nie, ja przyciągam złych partnerów. Bo ze mną jest wszystko okej, jestem taka cudowna. Nikt z nas nie jest idealny. Ja się przyznaję, ja jestem chyba najmniej idealna. Ja powiem chyba wszystkie błędy, jakie można było popełnić, to ja wszystko popełniłam. I mój mąż o tym wie, bo ja mu zawsze mówię, ty jesteś bardziej idealny. Ty jesteś po prostu jesteś idealny. Tak, a ja jestem taka nieidealna. I budowanie tych oczekiwań psuje każdą relację. Najłatwiejszy jest przykład związku. Ale tak naprawdę w każdej relacji te oczekiwania to burzą. A najbardziej burzą w relacji z nami samymi. Ponieważ co jak co, ale jeżeli ja sobie coś postanowię o sobie samej, że na przykład dzisiaj na tej konferencji to będzie tak, tak i tak. No powiem to, to i to. I po prostu tak, to będzie super. A później kończy się, o kurde, tego nie powiedziałam, tego nie powiedziałam. Ja to jest tak dubanie. Beznadziejnie, po prostu beznadziejnie. No, po prostu nic nie poszło tak, jak ja to sobie założyłam. Beznadziejnie, jestem beznadziejna, w ogóle nie nadaję się do tego. Następny raz Marta zadzwoni, to po prostu ja się nie zgadzam już, bo to w ogóle nie ma sensu. Zadzwonić. Nie zadzwoni. Tak. Zadzwoni. Ale w każdej sytuacji projektujemy sobie, czy w stosunku do innych, czy w stosunku do siebie. Dzisiaj, kiedy tylko pojawia się pierwsza myśl, ja mówię sobie, ej, mózg, wyluzuj. Ktoś mówi, nie wiem, stop. Tak? W książce Psychocybernetyka akurat tam było stop. Fajne, akurat Laura Leon też o tym wspomina.
To też może być fajna metoda, tak? Stopuję po prostu te myśli. Nie, stop, ja nie chcę po prostu tej myśli. Nieraz już w takich mocniejszych przypadkach, nieraz już mówiłam takimi mocniejszymi słowami, tak? Żeby ta myśl po prostu... No, żeby tam sobie poszła daleko, bo ja nie chcę po prostu tą myśl, nie chcę jej nadawać żadnego znaczenia, żeby ona nabrała takiej potężnej wielkości w moim życiu, żeby mnie umniejszyła, odebrała mi moją moc i popsuła wszystkie relacje, jakie dookoła siebie buduję. Bo to wszystko zawsze zaczyna się od nas. Mówi, inni, inne osoby są tylko odbiciem tego, co dzieje się w nas. Więc w momencie, kiedy my zaczynamy układać w sobie tą relację ze sobą, wszystkie inne relacje układają się tak samo, układają się razem z nami. Chciałabym, bo są dwie minutki, nie, już nie mam żadnej minutki. Chciałam zostawić czas na pytania. Nie wiem, czy jakieś pytania są. Znajdziecie mnie, jeżeli mielibyście jakieś pytania, jeżeli chcielibyście ze mną porozmawiać na temat czy relacji, czy właśnie tej kobiecości, męskości, zapraszam Was na stronę Jedności z Siłą na Facebooku, na fanpage. Również prowadzę wideobloga właśnie Jedności z Siłą. Wywiady przede wszystkim na temat kobiecości, na temat seksualności, ponieważ to są akurat tematy, które mnie nurtują. Ja podążam.